Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy. Dzień dobry. Witam z Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Przed nami kolejne Studium Pisma Świętego, kiedy pochylimy się nad bardzo trudnym tematem: Jak Pan Jezus czynił uczniami ludzi chorych. Bardzo serdecznie zapraszam. Przywitałem już widzów, teraz chciałbym Was przywitać. Jest z nami dzisiaj Ola, jest Daniel i jest Sylwek. I ja nazywam się Marek. Kolejne nasze studium, które rozpoczniemy oczywiście modlitwą. Sylwku. Święty Kochanny nasz Boże, i Ojcze, wdzięczni Ci jesteśmy za czas, kiedy możemy otwierać Twoje święte Słowo, kiedy możemy je studiować. Prosimy Cię, aby Duch Święty był z nami poruszał nasze serca do tego, aby nasze myśli wybrzmiewały, Panie, i wszystko, co będzie tutaj mówione, było na chwałę Tobie. O to Cię prosimy w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Co najbardziej Was pociąga w Jezusie? Czym On tak do Was dociera? Co sprawia, że Jego osoba, nauczanie, a może pewne działania zdają się być przyciągające? Jeśli o mnie chodzi, to, to co mnie w Jezusie najbardziej inspiruje, to co jest najbardziej pociągające i najbardziej wartościowe, to jest właśnie wszystko to, czego tak brakuje w świecie wokół mnie. Czyli to, że w przeciwieństwie do wielu ludzi i również do mnie samego czasami, Jezus robił to, co mówił. Jego słowa odpowiadały jego czynom. To jest. Bardzo rzadkie. Dzisiaj mamy znanych polityków, jakichś artystów, oni zawsze lubią dużo mówić e, pięknych, wielkich rzeczy, ale czy, czy rzeczywiście potem z tego wynikają czyny? Nie zawsze, rzekłbym nawet, że rzadko, a, a u Jezusa to zawsze chodziło w parze. Czyli autentyczność. Mhm. Dokładnie. Coś, coś jeszcze? może no, Dla mnie jest jeszcze jedna cecha i, i ona się wiąże z dzisiejszym tematem. To jest moc Jezusa. Niesamowita moc Jezusa, że y, jest coś w tej postaci niesamowitego, jeśli chodzi o Jezusa Chrystusa, że te czyny, te uzdrowienia, o których też dzisiaj będziemy mówili, miały wielką moc, i często też Jezus w Piśmie Świętym mówi nam, apeluje do nas, że jesteśmy i mamy możliwość wzięcia tej mocy poprzez to, że będzie łączyła z na, nas z Nim y, jakaś niesamowita relacja i więź. I do tego nas, te, nas, nas też Pisma Święte zachęca. No, czyli już padła kwestia uzdrawiania. Y, a, czy nie uważacie, że to jest z naszej strony jakimś no, chęcią wyciągnięcia czegoś dobrego dla nas, jakaś forma egoizmu? Czyli Pan Jezus uzdrawia, więc ludzie przychodzą do Niego i my też przychodzimy, bo On uzdrawia? Egoizm czy jakieś inne powody? Wydaje mi się, że to, co mówisz, to faktycznie miało miejsce w wielu. Wielu uzdrowionych, mimo że przyszli do Jezusa, zostali uzdrowieni, jest powiedziane, że wiele osób się odwróciło. Jestem przekonana, że również te osoby, które, które zostały dotknięte przez Jezusa, odwróciły się. I też sama zastanawiałam się, dlaczego Jezus decydował się uzdrawiać tych wszystkich ludzi. I w pewnym momencie doszłam do wniosku, że był to jeden główny powód. Ludzie chorzy tak naprawdę mają tylko jedno marzenie. I jedna myśl, która jest myślą przewodnią całego ich życia, jest to to, aby być zdrowym. I Jezus wiedział, że oni nie będą myśleli o Bogu, o zbawieniu, o tym wielkim wydarzeniu, które działo się wtedy, kiedy Jezus tam był, jeżeli nie będą zdrowi. I postanowił dać im to zdrowie, żeby oni mogli swój umysł skoncentrować na czymś innym. To, co oni później wybierali, to była ich decyzja. Mogli pójść za Jezusem, mogli pójść kompletnie w innym kierunku, ale Jezus dał tą wolność ich wyborom, żeby przestali koncentrować się na tym, co ich zajmowało, i to była ta choroba. Mhm. Ale ważna jest też ta właśnie czystość intencji Jezusa, bo. A my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że nawet jak jest komuś, kto, komu chcemy pomóc, tak? możemy pomóc, to potem jednak czegoś oczekujemy od tej osoby. Tak? Niekoniecznie to jest coś materialnego, ale okej, okay, Na przykład pochylam się nad jakimś potrzebującą osobą, która nie ma środków i, 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 i daje jej jakieś pieniądze, jakieś, jakieś dobra, przygarniam ją pod swój dach. Potem liczę na przykład, że się zmieni, że po prostu a, będzie y, ta osoba y, wiernym członkiem kościoła, będzie się no udzielać. A Jezus zupełnie tak nie patrzył. Nie, nie, nie było tak, że okej, okay, wybieram tego człowieka. Jezus doskonale znał na, na wylot życiorysy tych ludzi pewnie, kiedy na nich patrzył już. I y, 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 nigdy nie było czegoś takiego, takiej kalkulacji. Okej. Okay, y uzdrawiam Cię, bo wiem, że zostaniesz potem moim naśladowcą. Nie, ja Cię uzdrawiam, bo ja jestem miłością, a Ty zrobisz z tą miłością potem, co, co chcesz. Nie? To jest piękne właśnie, że ta czystość intencji u Jezusa jest taka naprawdę bezgraniczna i On to po prostu robi, bo taki jest. I to jest powód, dlaczego uzdrawiał ludzi, nie dlatego, żeby sobie fanów nazbierać, gdzieś tam ktoś będzie klikał mówi, o Jezus jest fajny, tylko dlatego, że On po prostu taki jest. Nie, nie robi reklamy ani jakiegoś PR-u. Um, czy ludzie 2000 lat temu spodziewali się, że taki będzie Mesjasz? Że będzie taki cichy, spokojny, niezbyt waleczny, uzdrawiający. I tutaj dzisiaj szczególnie się na tym uzdrawianiu koncentrujemy, ale czy, czy taka postawa, takie działania Jezusa zaskoczyły ludzi tamtych czasów? Spodziewali się. Wielkiego króla, który uwolni Izrael. To nie miał być, to nie miał być osoba o, o, o takim spokojnym usposobieniu, a, która pochyla się nad jakimiś potrzebującymi osobami, tylko to miał być ktoś, kto przyjdzie po swoje. Tak, tak z przytupem, I, mocno. A, I pójdą za nim wszyscy, cały naród. A nie osoba, która troszeczkę wtopi się w to otoczenie i, i, i będzie gdzieś tam się przechadzać po tych ulicach, czy to Jerozolimy, czy to. Innych miast i chodzić w miejsca, w które, na które jak faryzeusze widzieli, gdzie chodzi Jezus, no to kręcili głowami i, i, i bardzo, bardzo, bardzo nie odpowiadało im to, tak? On zauważał tych, on, tych potrzebujących. Mhm. Ja myślę, że myślę, że się nie spodziewali takiego też jego zaangażowania, i takiego spojrzenia na te potrzeby ludzi, bo ludzie chorzy kiedyś, zwłaszcza w tamtych czasach Jezusa. To byli często ludzie tacy naprawdę na mocnym marginesie, których, którzy nie mieli nawet często swoich rodzin, bliskich, którzy by ich wspierali w tych chorobach, którzy gdzieś tam w bramach miasta żebrali, prosząc o jakikolwiek datek, żeby przeżyć dany dzień. A mimo wszystko Jezus w swej wielkiej wędrówce, tak, pamiętamy, jak, 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 jak dużo kilometrów przemierzał każdego dnia, zauważał właśnie tych ludzi. I to było niesamowite. I kiedy zaczął uzdrawianie, kiedy zaczął uzdrawiać poszczególne osoby, ta wieść bardzo szybko się rozprzestrzeniała, że jest Jezus, że ktoś słyszał o Jezusie. I o tym też dzisiaj będziemy mówili, w jaki sposób ludzie dowiadywali się o tym wielkim lekarzu, bo to było, to było coś niesamowitego. Zwłaszcza przy tych chorobach, przy tych schorzeniach, na które absolutnie nie było żadnego lekarstwa wtedy. Jest taki tekst z księgi Zajasza. 53 rozdział i czwarty wiersz, może mhm. ciebie poproszę o przeczytanie. Lecz On nasze choroby nosił, nasze cierpienie wziął na siebie, a my mniemaliśmy, że jest zraniony przez Boga, zbity i umęczony. To jest ten obraz Mesjasza, który pojawia się w Starym Testamencie. Zupełnie inny mesjasz niż ten, którego się ludzie spodziewali, nie według tego naszego ludzkiego charakteru. No i On przychodzi i między innymi leczy ludzi, pochyla się nad tymi słabymi. Nie idzie do tych mocnych, silnych, zdolnych, bogatych, ale przychodzi do tych słabych. No i, i oczywiście Ewangelie są pełne historii, gdzie Pan Jezus uzdrawia. I wiele takich pytań, które były pewnie i wtedy i są dzisiaj. Skoro Pan Bóg może uzdrawiać, leczyć, to dlaczego nie uzdrowił wszystkich ludzi? Tak kiedyś, jak i dzisiaj. Jednych uzdrowił, a innych nie. Często to uzdrowienie zależało od tej osoby, tak? czyli od tego pragnienia, od wiary w to, że Jezus jest w stanie to zrobić. Znamy taką historię, to jest jedna z moich ulubionych historia wdowy, która była chora od kilku, od 12 lat, tak? i wystarczyła jej wiara do tego, żeby, żeby została uzdrawiona. Tak? Czyli przechodzący Jezus, Dotknięcie szaty przez tą kobietę. Nagle Jezus mówi o tym, że czuje, że moc uszła z niego, tak? Czyli została uzdrowiona ta kobieta w tym właśnie czasie, w tej jednej chwili, podczas przechodzenia przez tłum. I często to pragnienie uzdrowienia, ta wiara w to, że Jezus jest w stanie i może mnie uzdrowić, sprawiała, że dochodziło do uzdrowienia. Myślę, że to był jeden z czynników. Czyli brak naszej wiary, czy może jeszcze jakieś inne czynniki na to wpływają? To jest takie pytanie, na które wszyscy chcielibyśmy, myślę, znać odpowiedź. A nikt tak naprawdę jej nie zna. Bo wszystkie te osoby, które przychodziły do Jezusa, można powiedzieć, przychodziły z wiarą, z prośbą i Jezus je uzdrawiał. Ale pojawił się człowiek, który był sparaliżowany od wielu lat, który w ogóle Boga nie prosił. Jezus sam przyszedł i powiedział: Czy chcesz być zdrowy? Tak naprawdę wiele ludzi prosi i nie są uzdrowieni, i tak naprawdę nikt nie wie, dlaczego. Czy brakuje im wiary, czy to nie jest wola Boga, żeby zostali uzdrowieni, trudno na to odpowiedzieć i nie wiem, czy ktoś może udzielić mądrej odpowiedzi na to pytanie, a z drugiej strony widzimy, że Bóg sam przychodzi i pyta, i jakby tak człowieka można powiedzieć w cudzysłowie, zmusza do tego, aby on był zdrowy. W sposób, którego człowiek nie mógł przewidzieć wcześniej. Ktoś inny mówi, panie pomóż niedowiarstwu memu, mhm. kiedy chodzi o uzdrowienie syna. Więc jedni mieli tą silną wiarę, inni trochę słabszą. Ja, ja osobiście patrzę na, na ten temat w ten sposób i może lepiej, gdybym tutaj miał z sobą, ale nie mam. Takie są różne wyszywane tak, obrazki, albo mówiąc tak o, o czymś większym, arrasy. Z jednej strony widzimy, jest piękny obraz, ale z drugiej... Jak Odwracamy na drugą stronę, to tam jest plątanina jakichś węzełków, jakieś nidzi kolorowe. Nie wiadomo, co to w ogóle jest. I często nasze życie wygląda właśnie w ten sposób. Plątanina, nie wiadomo dlaczego, kolejne historie. Ktoś został uzdrowiony, ktoś nie został. I nie wiemy dlaczego, ale właśnie całe nasze życie z Bogiem polega na tym zaufaniu. I pewnego dnia, jak znajdziemy się. Po drugiej stronie, i Pan Bóg powie, a teraz zobacz na ten obrazek, i my go zobaczymy z tej drugiej strony. Powiemy, to ma sens, to piękne. Więc to nasze, nasze zaufanie. No ale mimo wszystko to cierpienie wciąż zostaje, z jakimś naszym udziałem. Czy, czy w takim razie, kiedy doświadczamy cierpienia, my, nasi bliscy, czy w ogóle ktoś, czy, czy to ma sens, czy cierpienie uszlachetnia, jak. Wielu mówi, czy to jest jakieś Boże narzędzie do zmieniania nas na lepsze? Ja się nad tym zastanawiałem, bo no to powiedzenie, właśnie cierpienie uszlachetnia, dobrze tak brzmi z perspektywy osoby, która nie cierpi. Natomiast gdybym poszedł do, do szpitala, tak, do ludzi, którzy tam są i, i rzeczywiście zobaczył to cierpienie i, i z takim sloganem do nich, słuchajcie, nie martwcie się. To cierpienie, które teraz odczuwacie was szlachetni. Jako osoba, której nic nie boli, jest zdrowa, no to byłoby to trochę, trochę by fałszem. Ja powiem szczerze, ja nie rozumiem i nie do końca rozumiem to i nie do końca jestem pewien czy u szlachetnia, tak? Czy rzeczywiście potrzebujemy cierpienia i, 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 i co tak naprawdę nam daje? Wydaje mi się, że ciężko stwierdzić, czy potrzebujemy cierpienia, czy nie, bo trochę nie mamy innej perspektywy. Cierpienie jest, bo takiego władcę tymczasowo świata wybraliśmy, który się lubuje w cierpieniu. Więc ono będzie naszym udziałem, cokolwiek by się nie stało. Natomiast yy, też zgadzam się z Danielem, ciężko powiedzieć, że cierpienie uszlachetnia. Cierpienie jest czymś złym. Ono jest narzędziem w ręku szatana. Natomiast Bóg, który jest wszechmocny potrafi nawet z bardzo brzydkich, bardzo złych rzeczy wydobyć piękno. Tak jak wydobył człowieka z błota, tak jak z narodu, naród wybrany, to byli niewolnicy. Bóg potrafi nawet tak trudne rzeczy w naszym życiu obrócić na dobre i zrobić z tego rzeczy, które nigdy wcześniej nie mogłyby nas spotkać, których nie doświadczylibyśmy, gdyby właśnie nie to cierpienie. Mhm. Myślę, że też taką kluczową rzeczą w cierpieniu, w bólu, i też o to chodziło Jezusowi, kiedy uzdrawiał, było samo spotkanie się z Nim. I dzisiaj, kiedy człowiek cierpi, kiedy go coś boli, kiedy zwłaszcza choruje na jakąś przewlekłą chorobę, kiedy spotyka Jezusa, prawda? I poznaje Go, to, to Mu daje ulgę, tak? Znamy takie przeżycia, historie osób, które w Bardzo trudnych chorobach, w cierpieniach, często mówimy, że my nie bylibyśmy w stanie być na ich miejscu i z takim entuzjazmem mówić o radości życia i o szczęściu, prawda? A widzimy, że dzięki temu, że poznały Jezusa, to on im daje teraz szczęście, nawet jeśli ich życie kończy się wcześniej niż życie normalnego człowieka. I to jest takie kluczowe, spotkać Jezusa właśnie w tym cierpieniu i bólu. Czyli. Nie uszlachetnia ze swojej natury, natomiast dzięki Bożej mocy i Bożemu niezwykłemu cudowi, właśnie zamieniania tych rzeczy brzydkich w coś pięknego, faktycznie cierpienie może przyprowadzić nas do Boga albo uwrażliwić nas na potrzeby innych. Kiedy ja trochę pochoruję i pocierpię, wtedy inaczej też rozumiem człowieka, który cierpi. Jest historia z Ewangelii Marka. Tam drugi rozdział i pierwszych 12 tekstów. Ale niekoniecznie będziemy te teksty czytać. Chciałbym poprosić kogoś z Was o, to, żeby tak króciutko opowiedział tą historię. Tak jest. Ja zacznę, jest paralityk, który nie może sam stawić się przed Jezusem i wtedy pojawia się. czterech... przyjaciół. Przyjaciół. No i ci przyjaciele tak przynieśli swojego przyjaciela na noszach, no i. Nie mogli się tam dostać, tak jeszcze. Mm. Mamy ten wątek historii, no, bo Jezus był po tych kilku, nazwijmy to, pierwszych cudach. Nie wiemy tak naprawdę, nie wiemy tak naprawdę, ilu cudów dokonał Jezus. Bo nie, na pewno nie, nie to, co jest spisane w Ewangeliach, to nie jest wszystko, tak, tak jak nie był tam i, każdy dzień Jezusa. Były był już oblegane. Były już znane, był już oblegany, były tłumy. No i pojawił się problem, jak... Taki logistyczny, jak tego człowieka doprowadzić do Jezusa, bo, bo po prostu wierzyli, że tak naprawdę jak Jezus zobaczy go, to um, jakoś tam no, pochyli się nad tym jego problemem. Tak? No i postanowili go spuścić na takich noszach tak? z, z, z dachu, tak? Rozebrali dach, spuścili go tak, przed tak. Jezusa. Ja tak troszeczkę tak przyspieszę akcję, i nagle ten człowiek staje przed Jezusem. Jezus patrzy na niego, on na Jezusa, i, mhm. i teraz te najważniejsze momenty tej historii. Może przeczytam. A Jezus, ujrzawszy wiarę, ich rzekł: Paralitykowi, synu, odpuszczone są grzechy twoje. A byli tam niektórzy z uczonych w piśmie, i ci siedzieli, rozważali w sercu swoim, czemuż on tak mówi. On bluźnik, któż może grzechy odpuszczać oprócz jednego Boga. Jezus zaraz poznał w duchu swoim, że tak myślą w sobie i rzekł im, czemuż tak myślicie? Cóż jest łatwiej? Rzec paralitykowi, odpuszczone są ci grzechy, czy rzec, stań, weź łoże swoje i chodź? I Jezus powiedział do niego, stań, weź swoje, weź swoje, łoże. swoje łoże i chodź mhm. i on poszedł. No, I to, co najbardziej istotne w tej, w tej historii dla nas, kiedy rozważamy kwestię choroby, mhm. oczywiście został uzdrowiony, stanął przed Jezusem. Ale dlaczego taka kolejność? No, wiadomo, że przyprowadzili go przyjaciele, nawet przynieśli go, mhm. dlatego że był chory i to było problemem, a Jezus mówi coś o odpuszczeniu jego grzechów. Są dwie kwestie. Tutaj pierwsza to była taka wiara e, ludzi e, wtedy e, i w Izraelu, ona była dosyć powszechna i, i też w innych krajach, że a jakakolwiek choroba jest karą Boga e, za jakiś konkretny grzech. I... A, czy może tak być? Dwie rzeczy. a czy może tak być, że choroba jest konsekwencją grzechu? Choroba jest konsekwencją grzechu, ale nie konkretnego grzechu, konkretnego człowieka. Choroby wszelkie i cierpienia są konsekwencją grzechu jako takiego, że, że kiedyś pojawił się na Ziemi tak? i a, kiedyś świat wyglądał inaczej. I... Środowisko wyglądało inaczej. Nie było, nie było tego wszystkiego, co pojawiło się później. Tak? Tego wszystkiego, co jest też powodem określonych chorób. Więc ja nigdy bym nie łączył, że ten człowiek był paralitykiem, dlatego, że w swoim życiu popełnił jakieś konkretne czyny i to po prostu ta choroba została na niego, wręcz z nieba na niego zeszła i, 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 i go dotknęła. No, bo to jest nieba, tak... Może nie z nieba, może skądś inąd, ale najwyraźniej jest to jakiś związek, bo mamy wielu uzdrowionych w Ewangeliach, mhm. ale tylko do tego Pan Jezus mówi w ten sposób, mhm. uzdrawiając jego grzechy, dopiero później chorobę. Coś było na rzeczy. Mhm. Też chodzi o to, że Jezus, Jezusowi zależało często i na uzdrowieniu fizycznym i umysłowym. Tak? To też, też tutaj widzimy, że on. Znając człowieka, widząc go, widząc jego cierpienie, chciał uzdrowić i jego umysł, i jego chorobę. To jest właśnie ta druga płaszczyzna, o której Sylwek powiedział za mnie. Czyli to, że Jezus, uzdrowienie dla Niego było czymś więcej niż, niż fizyczne uzdrowienie. Jezus zawsze łączył tą duchowość z cielesnością. Tak? Czyli On uzdrawiał, można by powiedzieć, kompleksowo. Tak? W pakiecie to człowiek tego otrzymywał, tego, w pakiecie my. nie tylko to zdrowie, które pozwoliło mu wstać i chodzić, ale oczyszczone serce. Tak? I Jezus chciał pokazać też ludziom, że, że to są tak samo ważne rzeczy, a może wręcz, że ta duchowa rzecz, może dlatego najpierw właśnie o tych grzechach powiedział, aby pokazać wszystkim, Ee, że tak naprawdę kluczowe jest to, żeby ten człowiek miał odpuszczone grzechy. Ee, ważne jest też, żeby był zdrowy i Jezus uzdrawia go, potem on wstaje i chodzi, ale pierwsze, pierwsze jest, pierwsza jest dusza, pierwsze jest, jest serce, tak? jest, jest, jest ta duchowość. Mhm. Tak? To, jest, to jest w priorytetach Jezusa na pierwszym miejscu. Czyli jest to jedno z drugim związane. Mhm. Nie da się tego oddzielić. I, I często jest tak, że jak zdrowie fizyczne nie dopisuje, to i, i nasza duchowość potrafi z tego powodu kuleć. I, I na odwrót, jak duchowo jesteśmy słabi, to i nasze zdrowie fizyczne podupada. A czy znajdujecie w Ewangeliach jakieś swoje szczególne, ulubione y, fragmenty, które pocieszają Was w tej sferze właśnie psychicznej, w tym zdrowiu emocjonalnym, duchowym? Y, gdzie być może nie ma takiego uzdrowienia, gdzie boli nas coś, jest jakaś choroba, ale Pan Bóg uzdrawia poprzez swoje słowa i obietnice, zdejmuje z nas jakieś troski. I jeszcze tak y chciałabym na chwileczkę wrócić do tego człowieka sparaliżowanego. Ludzie wierzyli głęboko, że choroba jest karą za grzechy i mieli pełne biblijne podstawy, aby tak uważać. Kiedy Miriam, siostra mojżesza, zbuntowała się przeciwko niemu, pokryła się trądem w jednej chwili i to było ewidentnie pokazanie Bożej dezaprobaty dla jej zachowania. Dlatego Izraelici do końca wierzyli, że tak właśnie to wygląda. Ja odczytuję tę historię z paralitykiem w ten sposób. On był głęboko przekonany, że jego choroba jest konsekwencją grzechów. I Bóg powiedział mu, twoje grzechy są odpuszczone. I on wiedział, że one zostały odpuszczone. I zastanawiam się, czy on w tym momencie został uzdrowiony, bo wydaje mi się, że nie. I to było jakby dowodem Boga na to, że to nie grzech był powodem jego choroby. Jego grzech został odpuszczony, a mimo to nadal on był chory. I dopiero potem Jezus mówi, uzdrawiam cię. Wstań, weź łoże swoje i chodź. Podobnie było z chłopakiem, który narodził się niewidomy. Uczniowie pytają, jeżeli ktoś się rodzi niewidomy, to kto wtedy grzeszy? Czy on, bo nie mógł jeszcze zgrzeszyć, czy jego rodzice? I wtedy Bóg wyjaśnia, to nie jest tak, że każda choroba jest konsekwencją jakiegoś konkretnego grzechu. W tym przypadku ten człowiek po to się taki narodził, abym ja mógł go uzdrowić, aby on był dowodem tego, jak wielkie i potężne zboże królestwo. Mm -hmm. no, warto było wrócić jeszcze do tej historii. A co was tak pociesza, odciąża? Sprawia, że no może mniej, mniej tych ciężarów emocjonalnych i psychicznych nosimy na co dzień poprzez nauki Jezusa. Koniecznie z, z, z Ewangelii, bo mówię że nie jesteście na to. Też. No ja, moim takim fragmentem Pisma Świętego, które jakoś tak szczególnie, właśnie w takich chwilach, kiedy no nie, nie wygląda to dobrze, jest ciężko, to jest Psalm pierwszy. E, może tylko pierwsze trzy, cztery wersety, aby, e, aby nawet i teraz mnie pocieszyły trochę, bo e, troszeczkę stresująco tu jest. Kto mieszka pod osłoną najwyższego, kto przebywa w cieniu wszechmocnego, ten mówi do Pana, ucieczko moja i twierdzo moja, Boże mój, któremu ufam. I, I od razu jest naprawdę jakiś taki kamień spadł. Nie? Mhm. Czyli to nie my, ale jest Pan Bóg, który jest wielki i potężny. Mhm. A takie sprawy jak na przykład gniew, jakieś smutki, które nosimy, co, co Pan Bóg nam radzi, żeby z tym zrobić? Wielu ludzi chodzi jeszcze bardziej gdzieś w tym gniewie, jakiejś złości zagłębia, a a my mamy jaką obietnicę, czy jaką zachętę? Myślę, że też pewnie masz na myśli tekst z Ewangelii Mateusza. Dla mnie osobiście jest bardzo ważny, chociaż można powiedzieć, że bardzo często też używany. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Zaczęło się mówić o tym, że gniew, że obciążenie psychiczne to jest prawda, to jest jedna z rzeczy, która bardziej nas jako ludzi niszczy. Natomiast teraz, kiedy spotykamy się z różnymi terapiami, z różnymi sposobami walki ze stresem, z chorobami psychicznymi, ja sama to zauważam, że bardzo wiele z tych rzeczy to jest to, co Bóg bardzo prosto powiedział. Nie martwcie się dniem jutrzejszym, wszystkie troski złóżcie na mnie, zaufajcie mi, nie martwcie się tym, czego nie jesteście w stanie zmienić, nie martwcie się tym, na co nie macie wpływu. I tak naprawdę większość terapii do tego się sprowadza, żeby, żeby odciążyć swój umysł i Bóg to kiedyś bardzo prosto powiedział. I jeszcze są teksty, które często podkreślają tą wagę wiary, to co mówiliśmy w uzdrowieniach, tak? że wszystko jest możliwe w tym, który mnie wzmacnia, w Chrystusie. Wszystko jest możliwe dla tego, który wierzy. I, i często godna podziwu jest determinacja ludzi w przyjściu do Jezusa, tak jak widzimy na podstawie paralityka, tak? że ludzie byli gotowi rozebrać nawet dach, nieważne jak, ale żeby być przy Jezusie. I pytanie teraz do nas jest takie, czy nam też towarzyszy taka determinacja w spotkaniu z tym, który uzdrawia, który ma moc, który daje ukojenie. Bo to jest ważne. Czasem jesteśmy świadomi, że Słowo daje nam moc, modlitwa daje nam moc, ale czy jesteśmy tak zdeterminowani w ciągu dnia, w ciągu natłoku zajęć, żeby przyjść do Chrystusa i to zrobić? Słuchajcie, paralityk poszedł do domu zdrowy. Jak i dziesiątki albo pewnie setki ludzi, którzy spotkali Jezusa na swojej drodze. Ale jednak minęło kilkadziesiąt lat kolejnych życia tych ludzi i umarli. Czy w takim razie to miało sens, to uzdrawianie? Może należało im po prostu powiedzieć o tym przebaczeniu grzechów, o Bożym Królestwie? Zostali uzdrowieni, a jednak poumierali. Miało to sens? Kwestionujesz decyzję Jezusa? Nie pytam się w takim razie, jakie, jakie jest, jaka jest wasza odpowiedź. A czy, a gdybyś był tą osobą uzdrowioną przez Jezusa, to uważasz, że, te, że to miałoby sens? Te... No miało, wtedy by miało. to wtedy by miało. Wtedy <grym> miało, no. prawda? No właśnie. Jestem pewien, że dla tych ludzi miało to sens. I nie wiemy jakie były ich dalsze losy, tak? Czy, czy to uzdrowienie fizyczne i duchowe sprawiło, że już do końca byli przy Jezusie, czy nie, tego nie wiemy, ale e, to też jest pytanie, e, jeśli chodzi o nas, tak, czy my powinniśmy pomagać innym ludziom, nie w sposób jedynie, ten duchowy, czy, Ej, czy naszym zadaniem tak nie powinno być jedynie a, właśnie to duchowe ich wspieranie bez jakichś e, często materialnych, czy wręcz jakiejś, jakiejś fizycznej pomocy, typu nie wiem, pójdę, e, posprzątam komuś mieszkanie, pomogę jakiejś starszej osobie e, potrzebującej. Jest taka historia bardzo krótka, no to dobrze. <laughs> bardzo krótka, kiedy pewien mędrzec ze swoim, ze swoim uczniem wędru, wędrują brzegiem morza, i a wtedy akurat był odpływ i na brzegu pozostało tysiące małży, wręcz setki tysięcy, no, leżały i dużo czekały na, czekały na ten niechybny koniec, tak? Bez, bez wody, i w pewnym momencie ten mędrzec podszedł bliżej brzegu i brał po kolei kolejne małże do ręki i wrzucał je do morza. Tak? I, a ten młody chłopak tak patrzy na niego, no i troszeczkę się postukał w głowę i mówi, no nie chciał urazić tej osoby, ale mówi, no przecież to, to są setki tysięcy, miliony tych, tych, tych żyjątek, i, i przecież nie ma szans, że. że, że Pomożemy im wszystkim. No i wtedy on odpowiada, tak. A on jeszcze się pyta wcześniej, czy to ma sens, tak. I ten mędrzec odpowiada, e, o to, czy to ma sens, zapytaj tych, które już są w wodzie, nie? I myślę, że tak też jest z ludźmi. E, nie pomożemy wszystkim ludziom. I Jezus też, kiedy był na tej ziemi i uzdrawiał, też nie, nie uzdrowił wszystkich na, na swojej drodze. Ale e, czy to miało sens, czy nie, zapytaj tych ludzi. Samo na nowej ziemi, bo, bo już nie tu, tak? Uzdrowienie nie było celem samym w sobie, żeby mm -hmm. dokonać jakiegoś cudu, który pociągnie za sobą tłumy, bo to widać, że to nie, nie jest w charakterze Pana Jezusa, ale miało właśnie objawić Jego intencję, dlaczego przyszedł na ten świat, kim jest i jaki jest Bóg. Że Bóg jest tym, który uzdrawia, a nie tym, który zsyła choroby, bo zresztą i dzisiaj ludzie tak myślą. Jak coś stało się złego, to na pewno Pan Bóg się na mnie pogniewał. A właśnie... Tak nie jest. I tą autentyczność miało też, bo gdyby to był, gdyby Jezus tylko mówił i, i pouczał, to ludzie mogliby nie zobaczyć tego, co zobaczyli, kiedy pochylał się nad tymi ludźmi. Nie? Tak osobiście nad każdym. Uzdrawiał, ale również wzbudzał z martwych. Mamy trzy historie, mm -hmm. tak? Mamy trzy U... historie w Biblii, tak? Czy w, czy w Nowym Testamencie? O... Wzbudzenia z martwych dokonane przez Jezusa. Tak. Mhm. Łazarz był. Córka Jaira. Córka Jaira i młodzieniec Znain. No i cóż, zostali wzbudzeni z martwych. I też potem umarli, tak? I też umarli. I jaka tutaj jest dla nas lekcja, jakaś nadzieja? Mówimy jedną. Jezus pokazał wtedy, że, że ma tą moc, niesamowitą moc wstania. To jest coś chyba największego. Zbudził człowieka, który nie żył. To wow, no, to coś niesamowitego. Zresztą tą moc pokazał potem jeszcze raz, jeszcze ma... bo mamy cztery historie z martwych w Nowym Testamencie. Jeszcze sam Jezus jest tą czwartą Pokonał historią. śmierć. Tak, pokonał I to jest to, z czym my mamy to jest problem jako ludzie. Mocy, tak? Objawienia swojej mocy. Mm. Niesamowitej, nie? Której nie można zakwestionować. Tak, więc widzimy, że Jezus był absolutnie wyjątkowy. Niezwykła moc, uzdrawianie, wzbudzanie zmartwych. Ale czy tylko Jezus dokonywał tych cudów? Sam Jezus potem mówi, że będziecie jeszcze większe rzeczy widzieć. Uczniowie też dokonywali cudów, a niektóre były takie, że trudno nam pojąć. Jest napisane, że kiedy przechodzili i cień padał na ludzi, to ci ludzie bywali uzdrowieni. Tak więc naprawdę. W niebo wstąpienie Jezusa nie zakończyło działania tej mocy na ziemi, która dalej przynosiła ulgę. To Boże Królestwo już było, ono już się działo i nie zostało zatrzymane w momencie, kiedy dokonało się, tylko popłynęło dalej. Ci, którzy wzięli tę moc od Jezusa, poszli dalej uzdrawiać, szerzyć tę ideę, pokazywać, że królestwo już jest. Właśnie ciekawe słowo słowa użyłaś Olu. Wzięli tą moc od Jezusa. Przeczytajmy jeden tekst, Ewangelia Mateusza, 10, rozdział, pierwszy wiersz. I przywołał dwunastu uczniów swoich i dał im moc nad duchami nieczystymi, aby je wyganiali, aby uzdrawiali wszelką chorobę i wszelką niemoc. No właśnie, dał im moc. Czy nam również Pan Jezus dał tą moc, abyśmy uzdrawiali? Jak to jest z tą mocą, która została dana? Kto uzdrawia? Jezus uzdrawia? Bóg uzdrawia? Czy ludzie, którzy otrzymali moc? Czy to drugie pytanie jest prostsze? To zacznijmy od prostszego. Bóg uzdrawia. Bóg uzdrawia. I wykorzystując ludzi jako swoje narzędzia. Natomiast pierwsze pytanie, czy, czy my możemy uzdrawiać? Może syrwek? To znaczy, często uczniowie, nawet jeśli wydawać by się mogło, że bezpośrednio mieli moc uzdrawiania, nigdy też nie dali tego po sobie poznać. Czyli zawsze wskazywali i mówili o tym, że to Bóg, prawda? Bóg został, moc Boża została im dana na ten czas uzdrowienia, prawda? To nie było nigdy tak, że Jeden z uczniów po prostu otwierał swój własny gabinet i przyjmował, dotykał ludzi bezpośrednio, wiedząc, że, że w Jego dłoni jest moc, prawda? Zawsze wskazywali na, na Chrystusa. Myślę, że my dzisiaj też jesteśmy świadkami wielu uzdrowień. Bardzo często to, czego doświadczamy poprzez modlitwę, tak? poprzez modlitwę, poprzez moc, którą Jezus syła tak? podczas choroby, podczas ciężkich przypadków i tego doświadczamy, jeśli chodzi o, o uzdrowienie dzisiaj. Hmm? Zaraz właśnie porozmawiamy o uzdrowieniu dzisiaj, a mm -hmm. Sylwku jakby na potwierdzenie tych słów, które powiedziałeś, Księga Dziejów Apostolskich, 9 rozdział, 34 tekst i ja przeczytam ten fragment. I rzekł mu Piotr, Eneaszu, uzdrawia Cię Jezus Chrystus, wstań i pościel sobie łoże i zaraz wstał. Czyli, żeby może rozwiać jakieś mm -hmm. wątpliwości, tak? Piotr, który był naśladowcą Jezusa, który otrzymał tą moc. Niektórzy mówią, że to nawet Piotr był tym pierwszym i że najwięcej tej mocy otrzymał. To Piotr mówi, to nie ja Ciebie uzdrawiam, to uzdrawia Cię Jezus Chrystus. No tak, a jak to jest dzisiaj? Czy dzisiaj Jezus Chrystus tak samo chętnie uzdrawia, jak uzdrawiał kiedyś? Czy wiemy, że Bóg się nie zmienia? Więc jak to jest z tym uzdrawianiem? Mówiąc tak szczerze, jak otwieramy Księgę Dziejów Apostolskich, to tam można odnieść wrażenie, że codziennie coś się działo. Tak? A czy słyszymy takie historie codziennie w naszym środowisku, wśród wierzących ludzi? Podob wydaje mi się, że dość podobnie jak jest z uzdrawianiem, podobnie jest z darem prorokowania. W Starym Testamencie, kiedy prorok nie mówił proroctw cały czas, on mówił, doszło mi słowo Pana, prorok to była osoba, która była nieustannie podłączona z Bogiem i w momencie, kiedy Bóg miał coś do powiedzenia, to do tego człowieka, tego jakby swojego człowieka wśród danej grupy przemawiał. I wydaje mi się, że podobnie jest z uzdrawianiem. Paweł mówi: Staracie się usilnie o dary, i my cały czas mamy być podłączeni do Jezusa, bo w momencie, jeżeli Jezus będzie chciał kogoś uzdrowić, to żebyśmy byli na tyle z nim skomunikowani, żebyśmy mogli to zrozumieć i wiedzieć, że Bóg chce, abyśmy kogoś mogli uzdrowić. Czyli problem jest w naszej komunikacji z Panem Bogiem? Wydaje, wydaje mi się, mhm. że tak, bo no nie możemy powiedzieć, że Bóg się zmienił, bo się nie zmienił. Możemy stwierdzić, że ma teraz inną koncepcję na dany czas i nie w cudach jakby pokłada tą siłę ewangelizacji w danym czasie. Ale wydaje mi się, że to przede wszystkim zależy od ludzi, przez których Bóg może działać. A czy zgodzicie się z takim y, rozumowaniem? Tak jak, Oluf, wspomniałaś też proroków. No, w dziejach apostolskich też spotykamy wielu proroków. Tak? Pojawiali się, wstawali, mówili w imieniu Boga ale była to potrzeba pewnej sytuacji i chwili. Mało kto potrafił w ogóle czytać, nowego testamentu nie było, stary testament owszem był, ale tak, tak jak powiedziałem, mało kto go czytał, czy w ogóle miał. Były to sprawy niedostępne ze względów ekonomicznych i dlatego Pan Bóg, chcąc przekazać naukę, posyłał proroków. Mhm. Dzisiaj każdy z nas ma pismo święte i my mówimy, a my byśmy chcieli proroków, albo może ja bym został prorokiem. A Pan Bóg mówi człowieku, masz tutaj tylu proroków, posłuchaj ich, a naprawdę Twoje życie się zmieni. A jak to się ma do daru uzdrawiania? Kościół nowotestamentowy, który się ma rozwijać dynamicznie, który przejmuje to, co wniósł Jezus ze swoją działalnością, przejęli apostołowie ten, ten dynamit, ta moc. Ale dzisiaj z kolei znowu mamy Wiele mądrości również w kwestii zdrowia. Wcale ten dynamit nie musi być słabszy. Dzisiaj możemy powiedzieć człowiekowi: słuchaj, to rób tego nie rób. Mhm. A my byśmy od razu chcieli tych fajerwerków i cudów. Przychodzi człowiek, mówi: uzdrów mnie, potrzebuje zdrowia. Jeżeli jesteście chrześcijanami, uzdrówcie mnie, ale w tym samym momencie robi co chce. Je co chce, żyje jak chce. Czy w takim razie taki, taki sposób podejścia do sprawy, że wcale żaden limit się nie wyczerpał, ale po prostu mamy pewne dary od Boga, z których najpierw powinniśmy korzystać, a wtedy Pan Bóg jeszcze będzie chciał dawać nam kolejne umiejętności, kolejne dary, również te duchowe. Brzmi to logicznie. Brzmi, jest, jest logika, tak, ale yy, czy w takim razie jest to wytłumaczenie, dlatego że tej mocy może jakby mniej? Częściowo. Wydaje mi się, że. Że lepiej się przyznać, że Wiesz, słabi jesteśmy. Nie, że. Z jednej strony właśnie lepiej przyznać może, że że właśnie, że świat już nie potrzebuje cudów takich, takich właśnie, wow, jak powiedziałeś, że po prostu przychodzi człowiek i go ratujemy, a może my po prostu potrzebujemy wiary, nie? Może nie mamy tej wiary i, i czy, cuda, czy cuda się dziś nie zdarzają? No właśnie. Ale zdarzają się? Zdarzają się, zdarzają najbardziej się. tylko tam gdzie, jest, tam, gdzie jest ta wiara, nie? Nie chcę powiedzieć, że po prostu to, że ich nie zobaczyłem, czy zobaczyłeś, zobaczyłaś na, na swojej drodze, to znaczy, że tej wiary nie masz, ale to może być jeden, jeden z powodów. I, i tak bardzo szybko jedna historia. Pewna siostra mówi, mam problem ze snem. Duży problem ze snem. Mówię, w porządku, pomodlę się o ciebie. I to była taka modlitwa, taka wiecie, z nałożeniem rąk. Mhm. I pomodliłem się, a ona dzwoni na drugi dzień. Słuchaj, spałam jak, nie pamiętam kiedy ostatnio. Fantastycznie, Pan Bóg cię uzdrowił. Cieszymy się bardzo. Mija kolejne dwa tygodnie. Spotykamy się, pytam się, jak tam siostro, śpisz? a ona mówi znowu słabo. No i pytanie, co ta modlitwa miała tylko tydzień ważności swojego działania. I wtedy przychodzi pewna mądrość, wiecie, taki, mhm. taki błysk, gdzieś tam to nie ode mnie, wiem, że to Pan Bóg podpowiada i w sumie ja młody, ona trochę starsza, ale mówię, powiem, co mi przyszło do głowy. Pytam się jej, a czy ty ćwiczysz? Może brzmi dziwnie, nie? Też się tak spojrzała, mówi, no nie. Mówi, wiesz co, bo jak będziesz ćwiczyć... Twój organizm musi się zmęczyć, wtedy będziesz dobrze spać. I ona była na tyle gotowa mi zaufać, że zaczęła ćwiczyć. Tak się za to solidnie wzięła, i spotykamy się znowu po jakimś tam raczej krótszym czasie, i ona mówi, wiesz co, znowu dobrze śpię. Czyli Pan Bóg pokazał jej, że uzdrowienie jest dla niej możliwe i dlatego z wiarą podeszła do tych, do tych spraw, które często sami możemy zrobić. Ja naprawdę wierzę, że Pan Bóg może uzdrawiać również dzisiaj i czyni to. I myślę, że doświadczamy to. Często nawet w naszym chrześcijańskim gronie mówimy, okej, okay. modliliśmy się, Pan Bóg uzdrowił, a to są naprawdę wielkie cuda. I ostatnie pytanie, taka błęda całego naszego spotkania. Czy uzdrawianie może uczynić kogoś uczniem Jezusa? czy uzdrawianie może kogoś zmienić i naprowadzić na takie tory, jak ktoś zostaje uczniem? No jak najbardziej. To właśnie poprzez uzdrawianie ludzie dowiadują się o Jezusie. Nawet dzisiaj tak mówimy komuś, że modliliśmy się za Tobą. Modliliśmy się i mówimy, dlaczego wierzymy w to, że ta modlitwa ma moc. Kto ją nam, kto ją nam dał, że, że, że Ty zostałeś uzdrowiony. I przede wszystkim też myślę, że w uzdrawianiu Jezusa o to chodziło, tak? Żeby ludzie nawracali się, żeby odradzali swoje serca, żeby to serce było gotowe do tego nowego życia, i fizycznego, i duchowego, żeby to przebudzenie było całe, tak? Całe ciało i dusza. I dzisiaj, dzisiaj też myślę, że ludzie najbardziej tego potrzebują, tak? Tego odrodzenia duchowego i zdrowia duchowego, ponieważ, tak jak już tutaj mówiliśmy, że w dzisiejszym świecie zdrowie duchowe to jest taka podstawa też do zdrowia fizycznego. Bardzo Wam dziękuję za myśli, które zapewne nie wyczerpały tematu. Jest to temat, który wciąż jest to grunt, na którym stajemy i czujemy, że to Ziemia Święta, tej Boża Moc się objawia wielce. Ale ja wierzę, że naszym takim staraniem i wołaniem powinny być właśnie te modlitwy o różne dary, między innymi o dar uzdrawiania, abyśmy mogli jeszcze więcej, częściej doświadczać właśnie Bożego Uzdrowienia. I chciałbym się również do Was, drodzy widzowie, zwrócić z takim apelem, abyśmy nie poprzestawali na tym, co jest na tych sprawach, które są małe i mówimy, cieszymy się, że Pan Bóg działa w naszym życiu, jest obecny, sięgajmy cały czas wyżej i jeszcze dalej. I tak jak kiedyś ten Kościół chrześcijański był taki niezwykły, my cały czas naszym życiem, tym jakimi ludźmi jesteśmy otoczeni, chcemy cały czas nawiązywać właśnie do tego Kościoła pełnego mocy, pełnego uzdrowienia, Kościoła pełnego obecności Bożej. Wołajmy do Boga, módlmy się o dary, aby Pan Bóg nam je dawał, abyśmy wciąż mogli w ten sam sposób, jak i kiedyś, czynić uczniami innych, również uzdrawiając ich i przekazując im mądrość, ale również uzdrawiając ich w imieniu Jezusa. I w imieniu tegoż Jezusa, który wciąż podnosi nasze serca, bardzo dziękuję za to, że wysłuchaliście naszego studium, byliście z nami. Niech Pan Bóg Wam błogosławi. Zakończymy modlitwą również ten nasz czas. I teraz Daniela poproszę. Drogi Panie Boże, chcemy Ci podziękować za, za to, że jesteś największym uzdrowicielem, Panie, i za to, że posłałeś na ziemię swojego syna, który dał nam nadzieję na, nie tylko na to zdrowie fizyczne, ale Przede wszystkim na, na to zdrowie duchowe, na to, że, że nasze serca mogą znów stać się czyste. Dziękujemy Ci Panie za to i prosimy Cię o to, aby ten niesamowity dar, dar uzdrowiania, objawiał się również w naszym kościele, w naszym, w naszym życiu, również dziś, bo, bo wiemy, że jeśli damy nam wiarę, jeśli ta nasza wiara rzeczywiście będzie. Silna będzie prawdziwa, będzie taka, jak właśnie w czasach, kiedy apostołowie czynili niesamowite rzeczy w imieniu Jezusa, to te niesamowite rzeczy mogą się zdarzyć również dziś, w naszym życiu i w naszym otoczeniu, Panie. Dziękujemy Ci za Twoją łaskę, Panie, w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. 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 Mili widzowie, jeżeli kolejny raz odczuliście Boże błogosławieństwo, biorąc udział. W tym studium Słowa Bożego zapraszam Was również za tydzień, kiedy przyjrzymy się temu, jak Jezus czynił uczniami zwykłych ludzi, czyli będzie to coś dla nas. Zapraszam.